Witam serdecznie wszystkich uczestników i gości wystawy poprzeglądowej 4 Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Witam wszystkich od Bogatyni i Zgorzelca po Oleśnicę przez, niech pomyślę, Żmigród, Wrocław i całą masę innych miejscowości. Szanowni Państwo, 400 uczestników przeglądu, 116 wystawców, może przesadziłem, 116 prac na wystawie. W kategoriach malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia. I mogłabym tak wymieniać jeszcze te sztuki, wszystkie plastyczne. Sztuka przez duże S. Tak jak potrafiliśmy, tak jak mogliśmy, wyeksponowaliśmy Państwa prace. Przepiękne, różnego rodzaju. Przy okazji myślę, że będziecie mogli Państwo się podzielić między sobą wrażeniami, również przy kawie. Dolnośląski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbywa się w tej chwili jego druga część, część finałowa, zwana koncertem finałowym. Duża część z Państwa na pewno była na wernisażu wystawy finałowej, pewnie Wam się podobało, widzę po minach, a teraz koncert. Witam wszystkich zebranych. Bardzo mi miło, że Państwo chcieli przyjść i razem z nami przeżywać to, co każdego roku, jak do tej pory przeżywaliśmy. Proszę Państwa, co bym mógł powiedzieć? Przede wszystkim to, że możemy tutaj dla Państwa wystąpić, to jest zasługa wielu osób, które oddają swoje serca. I tak jak wspomniał Jerzy, też serdecznie mój przyjaciel, to Wam, rodzice, żony, mężowie, dzieci, czy nawet wnuki, wszyscy, którzy nas wspieracie. Wiecie, dla nas to jest bardzo ważne. Bez tych możliwości spotykania się, bez po prostu uczestniczenia w tym, byłoby nam trudniej. To pomaga nam każdego dnia. Witam wszystkich i zapraszam do dalszej części. Jak noc pochmurna, jak wiatr poświstujący, tak ma tęsknota wielka, jak wodospad rwący, jak bajda chleba, łez kroplami zroszona, jak fala morska, rozgniewana i słona, jak kolce róży, dłonie kujące, wierzby na wietrze popłakujące. Tak złych ludzi kamienne serce kiedyś wymięknie. Lecz moje zbolało, pewnej nocy pęknie. Tak skończą się mej samotności męki, lecz nigdy nie ucichną.
ludzkie krzyki i jęki.